Rzeczywiście obserwujemy rewolucję związaną z filmowaniem i powstawaniem kontentu wideo za pomocą telefonów komórkowych. Co ciekawe, nawet Hollywood zainteresował się tym tematem i znany reżyser Steven Soderbergh w zeszłym roku nakręcił pełnometrażowy film Unsane, Niepoczytalna, z Claire Foy w roli głównej. W tym roku wychodzi jego kolejny film, znów zrealizowany w całości na smartfonach. Sam reżyser twierdzi, że zmiana dużej, ciężkiej kamery na bardzo malutkie, poręczne urządzenie pozwoliła mu na o wiele szybszą realizację, o wiele bliższą pracę kamery z aktorem oraz przede wszystkim wolność twórczą. Wolność, której nie miał pracując na tych ciężkich kamerach, kiedy zmiana ustawienia kamery zajmowała pół godziny. Teraz mógł to zrobić w ciągu jednej minuty. Powiedzmy sobie szczerze, nie do każdej realizacji potrzebujemy 50 osób ekipy i wielkiego budżetu. Są filmy krótkie, filmy niezależne, czy realizacje nagrań newsowych, czy nawet relacji z wydarzeń, które trzeba zrealizować szybko, z nowoczesnością w obrazie i szybko zamieścić je w sieci. I w tym momencie telefony komórkowe są genialnym rozwiązaniem, ponieważ nawet sam dziennikarz jest w stanie zrealizować dla siebie nagrania. Dzisiaj współczuję inżynierom wozów satelitarnych, bo oni rzeczywiście są w odwrocie. Duże wozy satelitarne do realizowania gigantycznych wydarzeń sportowych są ważne i to jest odpowiednia jakość, odpowiednia potrzeba. Natomiast posiadanie własnego statywu z profesjonalnym uchwytem na telefon, z małym światłem i prostym mikrofonem jest czymś w pracy dziennikarza niezbędne. Mało tego, dostajemy jakość Full HD, więc dla widza online'owego to jest wtórne. Nawet jeżeli widz online'owy zdecyduje się przerzucić tą treść online'u na duży ekran, to on nie będzie widział jakości, nie będzie widział utraty jakości. To jest najważniejsze. Większość też transmisji realizowanych jest na social media, ponieważ na Facebooku, na YouTubie, tam mamy naszych odbiorców, tam mamy naszych followersów. Dlatego też większość firm skupia się na przekazie właśnie na social media. Żeby dobrej jakości obraz transmitować, w tej chwili już nie trzeba mieć zaawansowanego Tricastera, który będzie nam służył do miksowania obrazu. Nie musimy też już poświęcać czasu 3 albo 4 godzin na rozstawienie profesjonalnego sprzętu, bo wystarczy, że mamy w tej chwili 2 telefony, tablet, odpowiednie aplikacje, oczywiście też przez zabezpieczenie odpowiedniego nagłośnienia, jesteśmy w stanie realizować transmisję na bardzo wysokim poziomie. Nie łudźmy się, to nie jest tak, że każdy użytkownik telefonu komórkowego wyciąga go z kieszeni i już realizuje bardzo dobry materiał wideo. Bo film to muzyka, montaż, dźwięk, efekty specjalne, kolory. Jest tego wiele, ale dobierając odpowiednie akcesoria, odpowiednie aplikacje do telefonu, jesteśmy w stanie wyprodukować dobry content wideo.